tvpodkarpacie.pl. Spotkanie z Andrzejem Dudą w Sanoku, który jest kandydatem na prezydenta RP wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, stało się okazją do poruszenia kwestii podkarpackiej kolei. Radny powiatu sanockiego Jerzy Zuba skutecznie zaapelował do europosła Dudy o wywarcie nacisku na władze wojewódzkie, aby te zaczęły postrzegać problematykę rozwoju kolei na południu Podkarpacia, analogicznie jak czynią to liderzy PiS-u w sprawie polskich górników. Panie pośle, Jerzy Zuba, radny powiatu sanockiego z ramienia PiS. Ogromnie się cieszę, że pan jednym tchem mówił o kolei, o górnictwie i o dialogu społecznym. Dlaczego? Bo mam taką prośbę do pana, prośbę o rzecz, której no niestety nie zagrożą skutecznością błyszczą w cudzysłowie nasi parlamentarzyści. Mianowicie, chciałbym poprosić pana, aby wpłynął pan na nasz pisowski zarząd województwa podkarpackiego, aby w kwestii przyszłości kolei na południu województwa podkarpackiego wykazywali się taką determinacją, takim podejściem, jak pan i władze naszej partii w kwestii górnictwa. Nie wiem, czy pan poseł wie, że przy braku dialogu społecznego de facto poprzez arbitralne i niekorzystne decyzje zostały zlikwidowane przewozy regionalne na bieszczadzkich szlakach. I ta decyzja niepokoi mnie z wielu różnych powodów. Przede wszystkim uważam jako pana sympatyk, który jest gotowy, aby prowadzić tutaj w terenie kampanię. Uważam, że te decyzje, o których mówiłem, w pośredni sposób sabotują kampanię pana. Drugi powód, jeszcze bardziej dla mnie niepokojący, jest taki, iż z grupą rozmaitych środowisk prawicowych, bo tutaj właśnie na terenie powiatu sanockiego udało nam się ogromnym trudem, ale jednak zjednoczyć prawicę i w wielu wypadkach zwycięsko wygrać wybory. Niepokoi mi to, bo to obniża szansę na naszego sanockiego kandydata na posła. Bo jest taki plan, abyśmy w końcu po latach dorobili się własnego posła z Sanoka. Mówiąc tak, to też jest bardzo przykre, ale na własne życzenie, poprzez te decyzje, o których tutaj mówię, wygenerowaliśmy sobie protest społeczny. Nie wiem, czy państwo wiedzą, 23 stycznia będzie pikieta kolejarzy, wszystkie związki zawodowe. Solidarność i pozostałe dwa, które działają na kolei, będą pikietować pod Urzędem Marszałkowskim, gdzie rządzą ludzie, którzy idąc do wyborów deklarowali, że będą słuchać Polaków i razem z nimi zmieniać Polskę. Nie słuchali Polaków, bo nawet nie chcieli w kwestii kolei z nimi rozmawiać. Dlatego też jest ogromna prośba, aby pan wpłynął na ten tok myślenia. Ja nie wiem, jak państwo, jak pozostali członkowie PiS-u 23 stycznia w Rzeszowie będę po właściwej stronie barykady. Dziękuję. Szanowni państwo, krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ problem jest mi znany. Znany mi jest o tyle, że dowiedziałem się o nim dzisiaj rano. I jutro się spotykam z marszałkiem Ortylem w tej sprawie. Co odpowiedź jest banalnie prosta. Liczę na refleksję ze strony zarządu województwa. Na pewno będę w tej sprawie w sposób zdecydowany interweniował. To o tym może pan być przekonany. Także tyle odpowiedzi na ten temat. Sprawę znam. tvpodkarpacie.pl